Witam Państwa bardzo serdecznie. Wraz z Marceliną, Kubą oraz Dominikiem przygotujemy dzisiaj dla Państwa jedno z nietypowych dań. Zapraszam Państwa na przygotowanie domowego makaronu wraz z chrupiącymi kolorowymi warzywami, a także krewetkami. Mam nadzieję, że nasza propozycja będzie dla Państwa miłym urozmaiceniem codziennego obiadu. W takim razie zaczynajmy! Marcelina, co przygotujesz do naszego dzisiejszego dania? Do dzisiejszego dania przygotuję sos pomidorowy. Dobrze. Powiedz proszę, jakie składniki są Tobie potrzebne do tego sosu? Przede wszystkim są mi potrzebne pomidory, świeża bazylia, czosnek i cebula. A w jaki sposób przygotujesz ten sos? Zacznę od przekrojenia pomidorów na pół. Ułożę je na blaszce, posypię czosnkiem i cebulą oraz solą i pieprzem. Czy bazylię dodasz przed pieczeniem, czy dopiero dodam przed. I rozumiem, że później pomidory będą pieczone. Tak. Tak. W jakiej temperaturze? W 100 stopniach. A jak długo? Przez 30 minut. Te pomidory, ten sos będzie pięknie pachnący i świetnie smaczny. Doprawiony i smaczny. To w takim razie zabierz się do swojej pracy. Dobrze. Na początek muszę przekroić pomidory. Teraz będę kroiła drobno czosnek. Teraz pokroję cebulę w piórkę. Przekrojone pomidory posypuję cebulką oraz czosnkiem. Na koniec posypię je bazylią. Pomidory wkładam do nagrzanego pieca. Upieczone pomidory wraz z przyprawami przekładamy do pojemnika. A następnie będziemy je blendować. Kiedy pomidory mamy już zblendowane, doprawiamy je solą i pieprzem do smaku. Następnie wszystko mieszamy. Kuba, co ty będziesz przygotowywał dzisiaj? Dzisiaj przygotuję ciasto na makaron. Czy taki domowy makaron jest trudny w przygotowaniu? Nie. Nie. W takim razie powiedz proszę, jakie składniki będą Tobie potrzebne i w jakich ilościach? Do ciasta na makaron potrzebujemy 200 g mąki, 2 jajka, szczypta soli, odrobina oleju i woda. Kuba, do czego jest nam potrzebny olej przy cieście na makaron? Olej jest nam potrzebny do tego, aby ciasto było bardziej sprężyste. W takim razie powodzenia. Na początek przesieję mąkę. Rozbijamy jajka. Dodajemy olej. Następnie dodajemy szczyptę soli. Wymieszamy teraz ciasto. Żeby ciasto było bardziej elastyczne i sprężyste, możemy dodać trochę wody. Następnie kończymy wyrabiać ciasto. Wstępnie wyrobione ciasto przekładamy na stolnicę. Następnie wyrabiamy ciasto na stolnicy wcześniej posypaną mąką. Wykonałem większą ilość ciasta, ponieważ można je spokojnie wysuszyć i zamrozić. Teraz wałkuję ciasto. Dosyć cienko wyrobione ciasto posypuję mąką i zwijam w rulon.
Drobno kroimy ciasto na makaron. Co jakiś czas należy przesiać makaron mąką, żeby się nie skleił. Tak przygotowany makaron zostawiamy na około 10 minut, aby przeschło. Kiedy ciasto będzie schło, w międzyczasie przygotuję garnek z wodą i solą. Gdy woda się zagotuje, dolewamy 2 łyżki oleju. Po wypłynięciu makaronu gotujemy go 6 minut. Od wypłynięcia makaronu minęło 6 minut, więc jest on gotowy, by przelać go zimną wodą. Dominik, a jakie jest Twoje zadanie? Moim zadaniem jest przygotowanie krewetek smażonych na maśle z duszonymi warzywami. Jakie warzywa wybrałeś do tego dania? Wybrałem trzykolorową paprykę i do tego cukinię. Czy te warzywa zachęcają do tego, aby zjeść to danie? Oczywiście, ponieważ są kolorowe, a do tego mają dużo składników odżywczych. Dobrze, jak przygotujesz te warzywa? Co z nimi zrobisz? Warzywa już umyte, pokroję w cienkie słupki. Dobrze, a następnie? A następnie wrzucę na patelnię i duszę. Będziesz je dusił, dobrze. A powiedz mi, dlaczego warto jeść krewetki? Ponieważ krewetki mają dużo składników odżywczych oraz są bogate w białko. Bardzo dobrze. Poza tym oczywiście mają dużo tłuszczy omega-3, tak więc warto je spożywać. Powiedziałeś, że będziesz smażył je na maśle. Czy dodasz jakieś przyprawy? Tak, dodam czosnek i sól. Dobrze, bardzo dobrze. W takim razie czekam na Twoją pracę. A więc tak jak mówiłem, najpierw wyczyszczę paprykę, a później pokroję ją w drobne słupki. Następnie kroję cukinię również w słupki. Tak oto przygotowane warzywa wrzucamy na patelnię, krótko smażymy, a następnie dusimy. Na rozgrzaną patelnię wlewam odrobinę oleju. Tak oto pokrojone warzywa wrzucam na patelnię i krótko smażę, a następnie duszę. Tak podsmażone warzywa zalewamy odrobiną wody, a następnie przykrywamy przykrywką. Warzywa zostawiamy na małym ogniu, aż do uzyskania miękkości. W czasie, gdy warzywa się duszą, ja przygotuję krewetki, ale najpierw pokroję czosnek. Od krewetek najpierw trzeba oderwać ogon. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy odrobinę masła. Gdy masło się rozpuści, wrzucamy czosnek. Gdy czosnek lekko się podsmaży, wrzucamy krewetki. Krewetki takiej wielkości smażymy około 3 minut, dlatego żeby nie były zbyt suche. Mam nadzieję, że tak przygotowany posiłek będzie Państwu smakował. Życzymy smacznego!